Cześć, dzień dobry, hello. Jak tam po wielkiej majówce? Kacuś? Nie? No fantastycznie. A jeśli tak, no otwórzcie sobie piwko. Takie zimne z lodóweczki. Ale jedno, nie przesadzajcie z tym alkoholem. No dobrze, słuchajcie. Witam Was w następnym spotkaniu z płytami winylowymi. A dzisiaj na tapecie ta górka płyt. Niewielka, bo niewielka, ale zawsze coś. Od czego zaczynamy? Zaczynamy od grupy The Alan Parsons Project i The Tales of Mystery and Imagination Edgar Allan Poe. Także mamy do czynienia z Alan Parsons Project. Okładeczka w pięknym, zachowanym stanie. Tu mamy coś, tu mamy książeczkę. Tak, która nie została przyklejona, a powinna być. Może się odkleiła? Tak, zdaje się, że odkleiła się, no ale w każdym razie w dalszym ciągu. Dobrze, nie będę tego ruszał, bo w dalszym ciągu w stanie idealnym jest, a jak ja to dotknę, to już nie będzie w idealnym. Także Alan Parsons Project i Tales of Mystery and Imagine Edgar Allan Poe. Oprócz tego jeszcze I'm Robot Alan Parsons Project, Brand New Vaughn, czyli ja się informuję, że to jest nowa płyta, nowy album, czyli musi być pierwsze tłoczenie płyty. Nie pamiętam, czy tu jest pierwsze tłoczenie, czy nie. W każdym razie nie ma tej naklejki, ale w dalszym ciągu iRobot i Alan Parsons Project. No dobrze, Alana chyba starszy, a teraz Behind the Gardens, Behind the Wall, Under the Tree. Za ogródkiem, za ścianą pod drzewem. O, Andreas Wollenweider, coś takiego. Myślałem, że Gatefold okładka, myliłem się, nie jest Gatefold. Płyta, okładka bardzo ładnie wygląda. Płyta, z tego co pamiętam, też w wintowym stanie. A tak naprawdę możecie sprawdzić na www.popmaster.pl, w jakim stanie jest ta płyta. Jeszcze raz www.popmaster.pl. Ok, wracamy do Andresa Wollenweidera. Caverna Magica, Under the Tree in the Caves. Co z tym drzewem, pod tym drzewem? Także Andreas Wollenweider i Caverna Magica. Jeszcze raz Andreas Wollenweider i Caverna Magica, a teraz mamy Andreasa Wollenweidera i White Winds. Proszę ja Was, Białe Wiatry i Andreas Wollenweider, tam jeszcze mam chyba w skrzynce Dance with the Lion. Także cztery tytuły Andreasa Wollenweidera w tym momencie na stanie mamy, na stoku. Ok, nie na białym stoku, na stoku, na magazynie. Ok, The Moody Blues, The Present. The Moody Blues, DMM, tłoczenie i jeszcze raz The Moody Blues, także dwa egzemplarze. Teraz podwójny album grupy The Moody Blues pod tytułem Story. Story, czyli można sobie założyć, że to są największe przeboje, a zaczyna się od Go Now, później Boulevard de la Madeleine, później Night in White Satin, Tuesday Afternoon, Fly Me High, Legend of a Mind. To pierwsza strona z pierwszej płyty, a mamy do czynienia tutaj z albumem dwupłytowym. Teraz Sur la Mer, Moody Blues, Sur la Mer, już nie The Moody Blues, a Moody Blues, ale tu mamy w dalszym ciągu The Moody Blues i Long Distance Voyager. Dlaczego Long Distance Voyager nazywa się album? Chyba dlatego, no bo tak, okładka to nic innego jak z 1800 któregoś tam roku obraz skopiowany. Płyta wydana w 81 roku, zdaje się. Zerknijmy. No dobrze, że będę strzelał. Tak, strzelam. 81 rok. W tym roku Amerykanie wystrzelili Voyagera. Sputnik, satelita, nie wiem, Sputnik chyba jakiś tam, Voyager. No i jest to umieszczony właśnie w tym miejscu. Czyli mamy oryginalne kopie obrazu z 1858 roku plus mały satelita, mały sputnik, zwany Voyager. Voyager 2 nawet chyba. Także dlatego od tego momentu, bo w tym w 81 roku został wystrzelony sputnik i w tym okresie The Moody Blues wydało płytę i dlatego nazwało The Long Distance Voyager. Ok, The Other Side of Life i The Moody Blues. Myślałem znowu, że Gatefold okładeczka, ale nie, ale za to tu mam Gatefold okładeczkę. Co prawda to nie The Moody Blues, a Pink Floyd, ale okładka Gatefold. Pink Floyd, Animals,
to mamy do czynienia z Battersea Power Station, czyli elektrownia Battersea, ona już nie działa. Mało tego, to wszystko zostało przerobione na mieszkania. Jakieś 10-11 lat temu wrócono do zrobienia tego zdjęcia tej świnki, która właśnie lata nad Battersea elektrownią. Także powtórzono to samo, fotograf, świnka napompowana, tym razem nie uciekła, bo tutaj jak robili zdjęcie, to ten Led Zeppelin poleciał gdzieś tam daleko, daleko stąd. Byłem, widziałem, filmy kręciłem, także byłem przy drugiej wersji. Na tych wszystkich nowych okładkach, które się pojawiają w tym momencie, jest właśnie ta nowa wersja tego zdjęcia i byłem właśnie przy robieniu, przy sesji zdjęciowej do tej nowej okładki Pink Floydów do Animals albumu. Okej, tu mamy Bay City Rollers. Największe przeboje, amerykańskie wydanie, Arista wytwórnia. No i mamy chyba najpiękniejszy przebój ich. Give a little love, daj troszeczkę miłości. Ja dam tobie troszeczkę miłości. Tak mniej więcej zaczyna się ta pioseneczka. Teraz mamy Petera Gabriela, Digital Mastering. Peter Gabriel. I co tutaj? Gabriel jak Gabriel, to nie może być, kurde, nie możemy się obejść bez Genesis, ale akurat na tej płycie już Gabriela nie ma. No dobrze, Genesis album, Genesis albo jak to woli Mama, z tego względu, że pierwszy utwór na tej stronie, na pierwszej stronie nazywa się Mama. A kto śpiewa? Phil Collins, oczywiście Mama. Ale poważnie, Phil Collins śpiewa. Ale poważnie, but seriously, Phil Collins. I jeszcze jeden albumik Phila Collinsa pod tym samym tytułem. Następnie po tym mamy Phila Collinsa, Hello, I must be going. Hello, muszę iść. Gejfowa podeczka. Oprócz tego David Knopfler, Cut the Wire. Proszę bardzo, Cut the Wire i David Knopfler. Ostatnio w RDS-ie RSD, czyli Record Store Day, miałem Marka Knopflera, Boy, Maxi Singla. W bardzo niskim nakładzie był, sprzedał się. Manfred Mann's Air Band, Change. Manfred Mann. Co my tu mamy? Lies, On the Run, For You, Adolescent Dream, Fritz de Blanc. To pierwsza strona. Eric, Is He Was Here. Eric Clapton był tutaj. Koncert 75 roku. Proszę bardzo. Tak się zastanawiam. A już się nie muszę zastanawiać, bo rozszyfrowałem. Bo się zastanawiałem, czy to fragment pierwszy, czy fragment pośladku. No jednak pośladku. Tak to może. O, paps, paps, paps. Okej. I już prawie na zakończenie. Kończymy. Foreigner. Foreigner 4. I teraz zobaczcie. Foreigner 4. Małe napisy. Foreigner 4. Duża czcionka. Czym to jest związane? Jedno jest wydane w USA, a drugie jest wydane w Niemczech. W USA duża czcionka, w Niemczech malutka czcionka. Dobrze mówię? Dobrze mówię. Saga już była z His of Tales i saga jest ponownie. Proszę bardzo. Grupa Styx Piece of Eight. Też to mieliśmy, znowuż mamy. Także dwa egzemplarze, albo może jeden, bo właśnie przed chwilą Styx poszedł, tylko nie pamiętam który. Bo może Equinox poszedł. Styx Equinox. Ops. Tak to wygląda. W folii jeszcze okładeczka. No i tu mam pana Stana Ridgwaya. Ridgway. The Big Hit. Ex Wall of Voodoo. Walls of Voodoo. Nigdy nie słyszałem o takim zespole, ale o Stanie Ridgwayu słyszałem. A zwłaszcza piosenka Camouflage.